W 2014 roku miałam problemy zdrowotne. Mimo to, że pochodziłam z rodziny bardzo zdrowej, nikt u nas nie chorował na żadne chroniczne choroby, ani nie był operowany. Ja też zwracałam uwagę na zdrowie, odżywiałam się zdrowo. Mimo to w 2014 roku moje zdrowie się pogorszyło. Najpierw miałam grypę, później miałam zapalenie zatok. Zapalenie zatok było tak mocne, że musiałam przyjąć 4 różne antybiotyki. Mimo to nie było dużej poprawy. Dopiero po 2 miesiącach zaczęła być lekka poprawa. Postanowiłam troszkę podciągnąć mój system obronny. Musiałam się trochę wzmocnić. No niestety miałam po 3 miesiącach kontrolę u lekarza i stwierdzili u mnie raka piersi. Diagnoza, która praktycznie no jest szokiem do przyjęcia. U mnie zawalił się świat. W takim stanie nie można było ani myśleć, ani decydować. Nie wiedziałam, co zrobić. Mogłam tylko płakać. Lekarze poinformowali mnie, co mnie czeka. Jaka procedura jest w leczeniu raka. Najpierw czekała mnie operacja, później chemia, później naświetlania, a później jeszcze długo, długo leczenia różnymi lekarstwami. Musiałam się zastanowić, musiałam to wszystko przemyśleć. Lekarze robili nacisk, że to trzeba szybko podjąć decyzję i zrobić termin na operację. Nie mogłam się z tym zgodzić. Różne myśli chodziły mi po głowie. W takim momencie zadaje się sobie samy dużo pytań. Szczególnie takie pytania, jak wygląda moje życie, co przeżyłam. Czy naprawdę muszę umrzeć? Tak dużo ludzi umiera na raka. Co czeka mnie? Dlaczego? Dlaczego ja? I skąd w ogóle się to wzięło? Musiałam pozbierać dużo informacji. Decyzja była bardzo trudna. Nikt mi nie mógł doradzić. To w ogóle jest bardzo ciężki moment w życiu. Jeżeli dostanie się taką diagnozę, jesteś sam i ten problem tylko dotyczy ciebie. Nikt nie może za ciebie podjąć tej decyzji. Lekarze podają tylko informacje, co mogą zaproponować ze swojej strony. Ludzie opowiadają historię, kto co przeszedł. I przychodzi taki moment, że jesteś bez orientacji, że nie możesz. Nie mogę mówić. Zdecydowałam się znaleźć alternatywne metody w internecie. Znalazłam metodę, która bardziej mi odpowiadała. Była to metoda naturalnego leczenia. Zdecydowałam się na odbudowanie systemu immunologicznego. Najpierw chciałam, żeby była bardziej silna i mogłabym wtedy podjąć jakąś inną terapię. Na konsultacji z panem Hareckim, który jest właścicielem Europejskiej Akademii Medycyny Ludowej, dowiedziałam się, że są różne metody, które praktykują w tej akademii na wzmocnienie systemu obronnego. Nie wiedziałam, co mnie czeka i nie wiedziałam, jak będzie mój organizm reagował na te wszystkie metody, ale miałam pełne zaufanie do Akademii i do tego, co oni tam proponowali. I miałam dużą nadzieję, że to właśnie jest najlepsze rozwiązanie w moim przypadku.
przeanalizowałam jeszcze raz to, co powiedział lekarz, co mnie oczekuje, czyli operacja, chemoterapia, naświetlania i lekarstwa przez najbliższe 5 lat. Wiedziałam też z doświadczenia innych osób, które już przeszły tą drogę, jak bardzo cierpią po takiej terapii. Przy operacji to nie jest tylko operacja usunięcia guza, to jest też usunięcie otaczających tkanek, czyli większość tego zostaje praktycznie usunięta, cała pierś. Jest to bardzo mocne psychiczne obciążenie. Przy takiej operacji usuwają też węzły chłonne, co zakłóca cały system limfatyczny. Zbiera się woda w organizmie, ma się obrzęki. To wszystko mi opowiadali ludzie, którzy przechodzili tą drogę. Dla mnie to było szokujące. Nie mogłam wyobrazić sobie, że ta droga jest dla mnie odpowiednia. Coś od środka mówiło mi, że nie, że chyba nie. Po miesięcznym pobycie w akademii zrobiono mi ponownie badania, USG piersi. Lekarz stwierdził, że mój guz zmniejszył się do 3 mm. Byłam zaskoczona. Nie wiedziałam, co powiedzieć. Bardzo, bardzo szczęśliwa. Przyjechałam do akademii po to, żeby poprawić swój system obronny. I nie spodziewałam się, że aż tak mocno podziałają te metody na odnowienie moich komórek i regeneracji całego organizmu. Po powrocie do domu poszłam ponownie do mojego lekarza, który tą diagnozę postawił. Po zrobieniu badań przez lekarza był bardzo zaskoczony, że takie duże zmiany zaszły w moim organizmie. I powiedział mi, że nie wie, co ja robiłam, ale zrobiłam dobrze i są bardzo, bardzo dobre efekty. Wyjeżdżając z akademii, dostałam zadania, które powinnam wykonywać w domu, żeby mój organizm dalej się wzmacniał. Oczywiście tych zadań było dosyć dużo. Polegały one na takich zadaniach, które mogłam wykonywać w warunkach domowych. Minęło od tej pory 3 lata. Jestem zdrowa. Stosuję regularnie i z dużą dyscypliną wszystko, co mi kazano. Mój organizm się bardzo zregenerował. Wszystkie wyniki mam optymalne. Tatsächlich habe ich ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Mutter und die Diagnose 2014 war natürlich ein Schock für die ganze Familie. Meine Mutter ist natürlich ein sehr bedachter Mensch und tatsächlich kann sie die Entscheidung selber treffen, die sie für richtig erachtet. Als sie mir aber dann mitteilte, dass sie tatsächlich weg von der klassischen Medizin hin zu einer experimentellen Form der Heilmedizin umschwenken wird aufgrund ihrer Krebserkrankung, konnte ich das tatsächlich nicht verstehen. Also wir haben dann gesagt, dass die Entscheidung obliegt natürlich ihr und tatsächlich haben wir sie sowohl finanziell auch als zeitlich und mental unterstützt. Dass aber die Resultate dann innerhalb von der kurzen Zeit von 3 Jahren so gravierend positiv ausgefallen sind, freut uns umso mehr, da wir auch tatsächlich auch innerhalb der Familie auch einen Sterbefall hatten, der zur gleichen Zeit die Diagnose hatte und der nach 7 Monaten schon begraben worden ist. Dzisiaj z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że decyzja, którą podjęłam, była najbardziej prawidłowa dla mnie. Efekty są do dzisiaj widoczne. Jestem zdrowa i szczęśliwa, że mój organizm tak bardzo ładnie odbudował wszystkie komórki. Te metody, które się tam nauczyłam, będę stosować do końca życia. Są łatwe i bardzo praktyczne i dają niesamowicie duży efekt.